Ale to nie, dobra, teraz tak, Boże. Bardzo dobrze. Warszawę witamy, Warszawę. Przyjmuję pan Mariusz Malinowski. Ja zorganizowałem skwer Władysława Bartoszewskiego w Warszawie. Tak. Przy sądach. Tak. I teraz będziemy tam chcieli postawić ławeczkę Władysława Bartoszewskiego. Świetnie. Osobą Władysława Bartoszewskiego w wieku lat 19. Czyli w czasie, kiedy był, tak, w czasie wojny działał tam. Kiedy siedział w kryminale, kiedy wychodził. Tak, tak. W każdym razie, no tym się w Warszawie zajmuje. Tak, dlatego świetnie. Informuję panią, bo być może kiedyś będzie pani miała ochotę nas tam odwiedzić na skwerze. Oczywiście, że będę bardzo chciała, bo jestem warszawianką, ale trudno już mi jeździć gdziekolwiek. Już mam prawie 100 lat. To fajnie, 100 lat chyba. Wie pan, to ma różne aspekty. Różne, tak. Ale i lepsze i gorsze. Kłaniam się. Są potrzebne osoby, które bardzo znamy, które na to się odsiedli. Cześć, witam. Cześć. Co? Okej. Dobry, cześć. Widziałem cię tam pod Neptunem. Tak? Tak. Hmm.
tylko. Co tak melancholijnie? W sumie ostatni pobyt profesora tutaj to było półtora tygodnia przed śmiercią. To był jego przedostatni wyjazd z Warszawy. Ostatni był trzy dni przed śmiercią do Wrocławia, a chyba 13 albo 14 kwietnia 2015 wrócił z wyjazdu do Sopotu. Rozumiem. Także... Prezydent Komorowski. Aha, no to. Przepraszam bardzo, bardzo Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Dziękuję, żeśmy tak licznie tu przyszli, mimo pogody, ale dla postaci niezwykłej. Postaci, która walczyła z dwoma totalitaryzmami, walczyła o wolność i postaci, która tak naprawdę tej wartości są tak bardzo dla nas cenne dzisiaj, kiedy zagrożona jest demokracja, kiedy szerzy się u nas ksenofobia. Pozwólcie Państwo, że w Waszym imieniu przywitam kilka osób, które wprawdzie są jak u siebie, bo albo tam co dzień tu mieszkają, albo tylko przyjeżdżają. Witam pana przewodniczącego Rady Europy, pana Donalda Tuska z żoną Małgorzatą. Witam pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego z żoną Anną. Witam bardzo serdecznie dwie wielkie kobiety, panią Dantę Wałęsową i panią profesor Pęs. Witam pana marszałka Bogdana Borusewicza. Witam pana senatora Sławomira Rybickiego, panią posłankę
Małgorzatą, oczywiście. Tak jest. Małgorzatą, tu będzie ryzyko. Witam wszystkich posłów, senatorów, ministrów. Witam panią minister Katarzynę Hall i pana ministra Aleksandra Hall. Witam naszych gości z miasta partnerskiego z Frankenthalu z Niemiec. To taki symbol, bo pan profesor wiadomo był osobą wielką, nie tylko dla nas, ale także dla Niemców. Witam bardzo serdecznie szefów KOD-u Mateusza Kijowskiego, Radka Szumełdę i Krzysztofa Kolarza. Brawo, brawo! Witam bardzo serdecznie pana przewodniczącego Rady Miasta Sopotu, wszystkich radnych, wszystkich państwa, pana wiceprezydenta miasta Gdańska, pana wicemarszałka województwa pomorskiego. Witam państwa bardzo serdecznie i pozwólcie, że oddam głos ministrowi Jackowi Taylorowi, który krótko wspomnienia przedstawię o panu profesorze. Proszę państwa, myślę, że profesor byłby zadowolony, gdybyśmy jakoś przekuli balon, bo tu jest niesłychanie uroczyście. Nie spodziewaliśmy się, planując tę uroczystość, że będziemy mieli między sobą prezydenta Europy, a jest. Więc profesor na pewno zacząłby od tego, że dzisiaj jest Jerzego i Wojciecha i należy im złożyć życzenia, bo to jest znaczna część populacji w Polsce. Więc to teraz już mogę. Chciałbym przypomnieć państwu, bo postaci profesora przypominać nie trzeba. Wszyscyśmy go tu znali, on Sopot kochał naprawdę wielką miłością i my jego. Więc byliśmy zżyci. Przez dziesiątki lat właściwie tu przyjeżdżał. I dziś jest między nami jego wieloletni sekretarz, dr Marcin Barcz, który poświęcił profesorowi przynajmniej kilkanaście lat. Był człowiekiem niezastąpionym dla niego. Ja chciałbym przypomnieć, co o profesorze, jednym słowem człowieku, o którym wiemy bardzo wiele, napisał Jan Nowak-Jeziorański. To będą tylko trzy zdania, więc deszcz jeszcze nas tak w trakcie nie zmoczy za bardzo. Trudno znaleźć człowieka o bogatszym i piękniejszym życiorysie. Dorosłe życie wkraczał jako maturzysta w czasie oblężenia Warszawy. Od tych dni służy ojczyźnie bez przerwy, bo to było pisane za jego życia jeszcze. Można tę służbę scharakteryzować w czterech słowach. Wierność, ciągłość, jednoznaczność i odwaga. Wierność zawsze tym samym i niezmiennym zasadom i celom. Ciągłość działania i pracy, którą przerywało tylko uwięzienie. Jednoznaczność nie uznająca żadnych odchyleń, kompromisów i ustępstw. Życie Bartoszewskiego to linia prosta od początku aż do dziś. Stał się jednym z nielicznych Polaków, których świat uznał za bohaterów ludzkości. I ten bezcenny kapitał, jakim stało się jego imię w świecie, oddał Polsce, podejmując się dwukrotnie roli sternika polityki zagranicznej, o którą walczył i nadal walczy bez wytchnienia. To był jeszcze wtedy niezamknięty bilans, bo było to pisane przy okazji bodajże 80. urodzin profesora. Całkiem niedawno prezydent Sopotu i kilku mądrych sopockich nauczycieli ogłosiło w liceach sopockich konkurs na wiedzę o profesorze Bartoszewskim. Przeczytam państwu, zanim się rozpada, tylko kilka zdań napisanych przez 17-latków w Sopocie o profesorze. Mimo, że go już nie ma, prawda jest taka, że jest nadal między nami i będzie jeszcze przez długi czas, bo tkwi w naszych sercach i pamięci wielu Polaków. Zostawił po sobie niezapomniany przykład człowieka, który nie tylko rozumiał, czym jest prawda, wolność i demokracja, ale rozumiał także, on nie chciał jej tylko pojmować, chciał ją głosić, to mowa o tej prawdzie. Pomimo ciężkich przejść, nigdy nie
przestawał dążyć do poznania prawdy i chciał, by usłyszeli ją wszyscy. Był to człowiek, który żyjąc w największym zagrożeniu, stale pomagał innym. Był niezwyciężony, był Polakiem, który pamięta, wybacza i przeprasza. Miał w sobie więcej siły, mimo swego późnego wieku, niż niejeden mężczyzna w dzisiejszych czasach. Wielka szkoda, że teraz, kiedy nadchodzą znowu ciężkie czasy, nie ma go między nami, kiedy najbardziej go potrzebujemy. I ktoś inny z tych 17-latków pisze. Profesor mówił, że patriotyzm jest dla niego jak oddychanie, więc nie wie w gruncie rzeczy, jak to zdefiniować. Twierdził, że za jego młodości pytanie, czy jesteś patriotą, w ogóle nie istniało w języku potocznym. Patriotą był każdy, kto się tutaj urodził. Bartoszewskiemu walka o wolność wypełniła całe życie. Prawdopodobnie, gdyby nie tacy jak on, Polski mogłoby nie być na mapie i nie obchodzilibyśmy dzisiaj 27. rocznicy odzyskania wolności, bo w zeszłym roku. Bartoszewski doświadczył braku wolności i wie, jak jest cenna. Ja doświadczam wolności i nie wyobrażam sobie jej braku. Tkwi we mnie podziw i Bartoszewski jawi mi się jako bohater. I przypomina o odpowiedzialności za naszą wywalczoną wolność. To są słowa, które napisali uczniowie 3 liceów sopockich, które chciałem Państwu przeczytać. Dlatego, że nic bardziej niż to, jak mi się zdaje, nie ukazuje związku profesora z Sopotem. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Panie prezydencie pięknego Sopotu, panie prezydencie nie mniej pięknej Unii Europejskiej, wszyscy drodzy państwo, wszyscy przyjaciele mądrej i odpowiedzialnej wolności. Nie mogłem dzisiaj tu nie przyjechać, bo przecież tak jak wiele osób tu dzisiaj zgromadzonych, czujemy ogromną wdzięczność dla całego pokolenia, które przygotowało nas, ludzi polskiej Solidarności, do walki o wolność. Myślę, że pan przewodniczący Rady Europejskiej pozwoli, że powiem, że źródłem naszej dumy i naszej radości osobistej było to, że ja mogłem mieć za doradcę i za przyjaciela, trochę za politycznego mentora Tadeusza Mazowieckiego, a Donald, ty miałeś też i przyjaciela, i współpracownika, doradcę Władka Bartoszewskiego. Ludzi poprzedniego pokolenia. Ludzi jednak tego samego doświadczenia, o tyle tego samego doświadczenia walki o wolność, że walki uwieńczonej sukcesem. Ale oni mieli za sobą o wiele bogatsze, o wiele trudniejsze drogę, wieloletnią, idącą przez wiele dziesięcioleci, przez wiele często bolesnych, ale niezwykle ważnych dla nas doświadczeń. I myślę, że jest coś wspólnego dla całego naszego pokolenia, ale także i dla ludzi naszej formacji, myślącej w kategoriach wolności, ale wolności odpowiedzialnej i mądrej, jest coś wspólnego, że sięgamy świadomie i wtedy sięgaliśmy dzisiaj, sięgamy po doświadczenie wielkich ludzi, ojców założycieli polskiej wolności i ludzi, którzy całe życie służyli już wolnej Polsce, a my w jakiejś mierze mieliśmy to szczęście, że mogliśmy iść razem z nimi polską drogą ku wolności i przez wolność. Myślę, że jest coś symbolicznego w tym, że świadomie sięgamy po sprawdzone wzorce i dobre źródła doświadczenia właśnie mądrości w funkcjonowaniu w ramach świata wolnego. Że sięgamy świadomie po ludzi, którzy zaświadczyli swoim życiem, że dobrze wiedzą, czym polega nie tylko patriotyzm deklaratywny, ale patriotyzm służby, patriotyzm codziennej pracy, troski o wspólnotę, o wspólną wartość, jaką stanowi ojczyzna, patriotyzm, który szanuje innych z innymi poglądami, z innymi drogami życiowymi.
to jest to wielkie doświadczenie, które zostawili nam i naszym następcom. Tacy ludzie jak Władek Bartoszewski. Z wszystkimi swoimi i śmiesznościami, i wielkościami. Z wszystkimi swoimi doświadczeniami i z tą jedną, prawdziwą, wielką miłością do polskiej ojczyzny. I tej tutaj w Sopocie, i tej tam w Warszawie, a nawet także trochę tej w Brukseli, panie prezydencie. Cieszę się, że mogę się tutaj spotkać z tobą, Donaldzie. I to tak, wiesz, naprawdę. Bo nie wiedziałem, że tu będę. I myślę sobie, że też w takich spotkaniach, tutaj jak w Sopocie, też jest coś symbolicznego. Proszę państwa, to wszystko minie. A pamięć o Władku Bartoszewskim, o Tadeuszu Mazowieckim i o dobrych czynach w ramach mądrej, pięknej i odpowiedzialnej wolności zostanie. Dziękuję bardzo. Brawo! Brawo! Bardzo proszę o zabranie głosu ucznia pana profesora Bartoszewskiego, Bogdana Borusewicza. Panowie prezydenci, faktycznie my wszyscy jesteśmy tym pokoleniem, którego pokolenie Władysława Bartoszewskiego, ja on sam uczył patriotyzmu, uczy to znaczy demokracja. Słuchałem jego wykładów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim właśnie o demokracji w czasie Powstania Warszawskiego. Wtedy, w czasie tej strasznej walki, bardzo dbano o procedury demokratyczne, o zasady demokratyczne. Ukazywała się prasa różnego koloru, prasa, która oczywiście mówiła o walce, ale mówiła też o tym, jak powinna, jak będzie wyglądać Polska po wojnie. Ona niestety nie wyglądała tak, jak to pokolenie chciałoby, aby wyglądała. Zawsze, kiedy przychodzę tutaj, w tą okolicę, to przypominam sobie pierwsze spotkanie z Władysławem Bartoszewskim w Sopocie, tu przed Zajksem. To było 39 lat temu. Było tak samo zimno, tak samo deszczowo, no ja się spóźniłem godzinę. Spóźniłem się, bo mimo że mieszkałem w Sopocie, to w takie wyżyny zajksowskie nie zaglądałem. Ja po prostu nie mogłem znaleźć, gdzie jest Zajks. Teraz jest piękna tablica i teraz też będzie tablica Władysława Bartoszewskiego. I każdy, kto będzie chciał tutaj przyjść, bez problemu znajdzie to miejsce, ale po godzinie szukania i już w sytuacji beznadziejnej jednak nie rezygnowałem, przyszedłem. Pan profesor z żoną Zofią czekał na mnie i czekałem na parę słów nagany. Bo wiedziałem, że jak powiem, że nie mogłem znaleźć, ja z Sopot, Sopocianin, nie mogłem znaleźć Zajksu w Sopocie, to oni mi nie uwierzą. Ale jak zobaczyli, jaki jestem zmarznięty i skurczony, to pani Zofia powiedziała, no widać to po panu, że pan te półtorej godziny chodził po Sopocie i nie mógł znaleźć Zajksu. Więc to jest takie wspomnienie tamtych czasów, ale także wspomnienie, które dla mnie tak prywatnie wskazuje, że trzeba być upartym. Że trzeba być upartym, jeżeli chce się znaleźć dobrego człowieka. Człowieka, który jest pewnym światłem dla naszego życia. I Bronek Komorowski i Donald dla nich
I także dla mnie i dla wielu innych Władysław Bartoszewski był takim promieniem światła, na którego można było się skierować. I był to inny czas. Znacznie gorszy niż obecny. I daliśmy radę. I warto było być przyzwoitym. I jestem pewien, że teraz także warto być przyzwoitym. I warto, aby iść do przodu i aby zmieniać Polskę w kierunku pozytywnym. Dziękuję. Szanowni Państwo, przed odsłonięciem tablicy bardzo proszę współgospodarza uroczystości i gospodarza, który wielokrotnie gościł tutaj pana profesora, pana Janusza Foglera, szefa ZAIPS-u. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w ZAIPS-ie, panowie prezydenci. Panie marszałku, bardzo się cieszę, bo teraz już każdy będzie wiedział, gdzie jest ZAIPS. W związku z tym serdecznie zapraszamy. Otóż nie chciałem przedłużać za bardzo, więc wziąłem numer naszych wiadomości dokładnie sprzed 5 lat. 5 lat temu, 23 kwietnia o godzinie 12 w Warszawie odbyła się debata w obronie kreatywności, gdzie głównym panelistą był profesor Bartoszewski. I profesor Bartoszewski otwierał ten panel, podkreślił, że jest to w jego życiu moment wyjątkowy, wtedy właśnie 2012 roku, ponieważ wtedy mijało 70 lat jego pracy piórem. Wspominał swoje pierwsze kontakty z ZAIPS-em, którego członkiem już wtedy był od kilkudziesięciu lat. Powiedział, kiedy zetknąłem się z ZAIPS-em, przekonałem się, że istnieją pewne normy przyzwoitości, niezależne od poglądów politycznych czy jakichkolwiek innych aspektów. Mówił i w zasadzie przekazał nam taką myśl, że już wtedy zaciera się granica w momencie spraw dotyczących pojęcia wolności, zaciera się ta granica między wolnością a przyzwoitością oraz konkludował, że będąc za poszerzeniem wolności, to budzi również potrzebę zwiększenia odpowiedzialności. Tyle Władysław Bartoszewski, honorowy członek ZAIPS-u i honorowy obywatel miasta Sobotu. Bardzo dziękuję panu prezydentowi, radzie i wszystkim za to, że właśnie w budynku ZAIPS-u ta tablica zostanie odsłonięta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo proszę pana prezydenta Bronisława Komorowskiego i pana marszałka Bogdana Borusewicza o odsłonięcie tablicy. Państwa, mamy nadzieję, że to nie koniec honorowania pana profesora tutaj w Sopocie. Mamy konkurs dla młodzieży, mamy tą tablicę. Dlatego proszę przewodniczącego budowy pomnika profesora Bartoszewskiego, pana Krzysztofa Kolarza, o zabranie głosu na koniec uroczystości. Dzień dobry. Po pierwsze chciałem zgłosować informację, którą usłyszałem na początku od pana prezydenta Karnowskiego. Nie jestem szefem kodu, ale dziękuję bardzo za wasze usłyszenie z tego nazwiska, sprawia mi przyjemność. Ja występuję tutaj w imieniu Komitetu Społecznego Budowy Pomnika profesora Bartoszewskiego, w skład którego wchodzi pan mecenas Jacek Taylor, pan prezydent Karnowski. Wchodzi również pan Grzegorz Kulepa, Piotr Paszkiewicz, Magda Jędrychowska i ja. Wkrótce po powstaniu naszego komitetu został powołany komitet honorowy budowy pomnika. W skład tego komitetu weszli prezydenci Bronisław Komorowski,
Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. Weszli marszałkowie, marszałek Bogdan Borusewicz, Radek Sikorski. Weszła pani profesor Joanna Muszkowska-Fenson. Wszedł senator Sławomir Rychlicki. Wszedł asystent profesora pan Marcin Marcz. Weszli szefowie KOD-u pan Mateusz Kwiąski, Radomir Szumelda. Weszło kilkanaście, nawet kilkadziesiąt osób, które dzisiaj są nieobecne. Natomiast wszystkim chciałbym gorąco za to podziękować. Dziękujemy za to zaufanie, które nam okazali kilka miesięcy temu i dziękuję również za ich dzisiejszą obecność. Przed kilkoma miesiącami powstał również Sopocki Komitet Budowy Pomnika, składający się z mieszkańców Sopotu, których w większości tutaj widzę. Również wam chciałem podziękować za to, że nas wspieracie. Szanowni Państwo, kilka miesięcy temu podczas jednego ze spotkań usłyszałem od pana mecenasa Jacka Taylora takie zdanie, że jeżeli nie wybudujemy pomnika profesora Bartoszewskiego dzisiaj, w tej chwili, to za 10 lat dzisiejsi 10-latkowie nie będą wiedzieć, kim był profesor. W związku z tym tak bardzo nam zależy na postawieniu tego pomnika. I to zdanie chyba jest mottem, które kieruje naszym komitetem. Dzisiejsza uroczystość jest kolejnym ważnym krokiem w stronę budowy tego pomnika i tego materialnego, który powstanie, i tego niematerialnego, opartego na zasadach, którymi się kierował profesor Bartoszewski. O tym niematerialnym aspekcie mówił już pan prezydent Karnowski, mówił o konkursie wśród uczniów szkół średnich. Organizujemy również spotkania w Sopotece, których głównym tematem jest życie pana profesora Bartoszewskiego. Mam nadzieję, że będziecie Państwo nas wspierać w tej naszej działalności. Mam nadzieję, że ten pomnik wkrótce powstanie, dlatego że niebawem przed nami dyskusja o lokalizacji i formie tego pomnika. Chcemy, żebyście Państwo, mówię tutaj o mieszkańcach Sopotu, uczestniczyli w tej dyskusji, bo ten pomnik będzie stał u Was, w związku z tym Wasze zdanie bardzo się dla nas liczy. Jeżeli chcecie Państwo śledzić nasze poczynania, można to robić w internecie na stronie wartobyćprzyzwoitym.pl lub na Facebooku, wpisując pomnik WP. Kończąc, chciałbym mieszkańcom Sopotu i Trójmiasta, wszystkim tym, którzy popierali powieszenie tej tablicy i którzy wspierali również finansowo, bardzo, ale to bardzo podziękować. Kończąc, tak jak mówiłem, zrobiliśmy ważny krok w stronę budowy pomnika pana profesora Bartoszewskiego w Sopocie. Dziękuję Państwu bardzo. Ja także bardzo dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim zaproszonym gościom. Zapraszam na sopocką majówkę. Będzie się bardzo wiele działo, także pod hasłem Europy, bo jesteśmy w Europie. Przypomnę, że Sopot miał najlepszą frekwencję i największe poparcie w referendum przedakcesyjnym. Bardzo dziękuję Państwu. Thank you.
Pani Aniu? Nie do zastąpienia dla mojego pokolenia, tak chyba powinna w dalszym ciągu służyć następnym polskim pokoleniom ludzi zatroskanych o Polskę. Dzisiaj Polskę, która stara się zakorzenić jak najmocniej w świecie zachodnim, w Europie, stara się przełamać negatywne stereotypy w relacjach z innymi narodami sąsiednimi. Polskę, która stara się mądrze zagospodarować swoją wolność. Ta mądrość, ale oparta jednocześnie o głęboki, żarliwy patriotyzm, będzie Polsce, Polakom zawsze potrzebna. Władysław Bartoszewski to wspaniały wzór mądrego, odpowiedzialnego polskiego patriotyzmu. Panie prezydencie, dobrze, że wybory prezydenta Francji trzymają nas wszystkich w napięciu. Widać, że jest o co się lękać i widać również, że jest gdzie pokładać nadzieję, bo stawka jest bardzo wyrównana, jeśli chodzi o wynik wyborów, ale ich skutki mogą być niesłychanie istotne dla całej Europy, a więc także i dla Polski. To nie jest obojętne, czy wygra pani Le Pen, czy też wygra któryś z jej konkurentów. Bo to, co we Francji nie zawsze robi wrażenie wystarczająco mocne, w Polsce odbieramy jako ogromne zagrożenie. Bo nie tylko chodzi o falę
negatywnego nacjonalizmu, który się przetacza przez całą Europę, który zaczyna podważać fundamenty integracji, ale chodzi również o wpływy rosyjskie, nie tylko w rejonie tradycyjnego systemu oddziaływania Rosji, ale również daleko na zachodzie. W Polsce nie przetrwałby żaden polityk, o którym by powiedziano, że bierze pieniądze na działalność polityczną od jakiegoś mocarstwa wrogiego. We Francji niestety się to zdarzyło. Tak jak zdarzyło się swego czasu i w Niemczech, że kanclerz, były kanclerz, no, stał się de facto lobbystą ekonomicznym również rosyjskiego biznesu. Mamy się więc czego bać, ale mamy się czego obawiać, ale mamy też podstawę, aby budować swoją nadzieję, że wybory we Francji, przynajmniej druga tura, potwierdzi to, że Francja była, jest i będzie również mocnym fundamentem dalszej integracji europejskiej i że to wpłynie również na polską politykę pozytywnie. No bo i Polska przyłożyła pod rządami obecnymi, no niestety przyłożyła rękę do wzmocnienia fali niechęci wobec Unii Europejskiej we Francji. Wzmocniła wrażenia, że Francja jest źle widziana przez niektórych członków Unii Europejskiej. No, w takim fatalnym stylu zerwanie nadziei na pogłębioną współpracę w przemyśle zbrojeniowym, lotniczym, polsko-francuskim, no to była woda na mlin wszystkich przeciwników we Francji, przeciwników wzmacniania relacji z Polską, a jednocześnie woda na mlin wszystkich zwolenników umocnienia relacji francusko-rosyjskich. Dziękuję. Idzie na środek. Nie będzie pretensjonalnie, co? Tak, dokładnie. Super. O, i na mnie spojrzysz tutaj. O, super. Trochę gorzej, bo strasznie jest dużo. No więc, ale super. Okay. Tu powinny być te. Powinno być niżej. Jest dobrze. Tak? Dobra. Dziękuję. Nie ma sprawy.